Dzień dobry, wybiła godzina 10, także bardzo miło mi jest przywitać Państwa na spotkaniu e-zdrowie i telemedycyna, technologie przyszłości na dotacje, które jest organizowane w ramach cyklu Recepta na dotacje. Ja nazywam się Magdalena Kaczmarek i będę miała przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa spotkanie. Ze mną silna reprezentacja. Hanna Kucik, ekspertka do spraw dotacji unijnych w SENS, która specjalizuje się w dotacjach dla branży medycznej, którą mieli Państwo częściowo pewnie okazję poznać już na poprzednim spotkaniu. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Tomaszewski, założyciel i prezes zarządu Iron Team. Dzień dobry. Joanna Bednarska, dyrektor do spraw kluczowych projektów Nexus Polska. Dzień dobry Państwu. Oraz Maciej Gałązka, Business Development Manager w EasyCal. Dzień dobry, witam serdecznie. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest omówienie możliwości pozyskania dofinansowania na e-zdrowie i telemedycynę, ale również zainspirowanie Państwa, pokazanie ciekawych rozwiązań z tego obszaru, jakie dostarczają właśnie nasi partnerzy Iron Team, EasyCal oraz Nexus Polska. Partnerem naszego cyklu, przypomnę, jest Mentor oraz MedRisk. Jeżeli w trakcie naszej rozmowy pojawią się u Państwa pytania, to zapraszamy do zadawania ich na czacie. Nasi eksperci będą na nie odpowiadać w zaplanowanej sesji Q&A na koniec dzisiejszego spotkania. Za chwilę na czacie zostawię Państwu również ankietę, która ma na celu zbadanie potrzeb Państwa placówek medycznych w zakresie właśnie pozyskania dofinansowania. Także jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, zapraszamy do jej wypełnienia już po spotkaniu, a nasi eksperci skontaktują się z Państwem. I teraz przechodząc już do części naszej rozmowy, rozwój technologii medycznych. Dlaczego właśnie rozwój technologii medycznych jest kluczowy w dzisiejszym świecie zdrowia? Dlaczego warto się nim zainteresować? I tutaj na początek, Tomaszu, może poproszę Ciebie o wprowadzenie nas do tematu. Tak, na to pytanie można odpowiedzieć właściwie na bardzo wiele sposobów. Przede wszystkim pandemia pokazała nam, że bez technologii bardzo ciężko będzie obsługiwać pacjentów. Wydaje mi się, że pandemia przede wszystkim pokazała zarówno braki organizacyjne w jednostkach medycznych, jak i niedostosowanie technologii do wymogów, a także pełną presję pacjenta, który w jakiś sposób musiał się skontaktować z jednostkami medycznymi podczas pandemii. I teraz biorąc pod uwagę, co technologia nas wszystkich nauczyła podczas tego okresu, można to podsumować paroma punktami. W pierwszej kolejności daje nam dużo większą skuteczność, prawda? Jakby zarówno w kontaktach, jak i w analizie całego procesu. Ta skuteczność przenosi się na dwa dodatkowe aspekty. Po pierwsze, poprawiamy dostępność, zarówno dostępność do leczenia, jak i dostępność do profilaktyki, jak i generalnie dostępność do placówek medycznych. Placówkom medycznym pozwala na poziomie znacznie niższych kosztów wprowadzić większą kontrolę całego procesu. Jakby nie bardzo sobie można wyobrazić w sumie rozwój bez rozwoju tak naprawdę technologii medycznych. Ja myślę, że zarówno pani Asia, jak i Maciek mogą się z tym zgodzić, bo jakby codziennie spotkacie się z dużą liczbą jednostek medycznych i prowadzicie te dyskusje, że w sumie rozwój jednostek medycznych to także rozwój technologii. I cieszę się, że z sensem możemy teraz na ten temat dyskutować, przede wszystkim także pokazując, co i w jaki sposób może być finansowane programami, które nasze koleżanki, zarówno Hania, jak i Magdalena, za chwileczkę pokażą. Super, dziękuję Tomku. Teraz Macieju, może skieruję pytanie do Ciebie. Jakie są najnowsze trendy w technologii medycznej i jakie one mają wpływ na standardy leczenia? Tak, no tutaj na pewno warto wymienić projekty dotyczące integracji danych, agregacji dużej ilości danych, no i analizy predykcyjnej na nich bazujących. Powstaje szereg aplikacji wspierających pacjenta w leczeniu, wspierających na przykład w leczeniu cukrzycy,
platformy do zarządzania stresem, czy chociażby interaktywne programy rehabilitacyjne. Mamy też dostępne opaski na rękę umożliwiające ciągły monitoring stanu zdrowia pacjenta, które też dostarczają od razu w czasie rzeczywistym te dane do odpowiednich systemów, gdzie potem lekarz analizując je może odpowiednio dostosować terapię dla pacjenta. No i do tego dochodzą też projekty związane z automatyzacją procesów obsługi pacjenta, na przykład za pomocą wykorzystania algorytmu sztucznej inteligencji. No i tutaj mam na myśli głównie usługę VoiceBot, która wykorzystując te algorytmy jest w stanie przeprowadzać rozmowy z pacjentem, na przykład wstępny wywiad medyczny, agregować duże ilości danych i przekazywać je szybko do systemów, na którym dalej pracuje lekarz, który może przeanalizować te dane, no i też zaproponować na ich podstawie skuteczne leczenie. No i celem jest tutaj oczywiście szybkie zbieranie tych danych, no i potem dzięki temu odciążenie tak naprawdę lekarza od samodzielnej takiej żmudnej pracy podczas tych rozmów. VoiceBot przejmuje te zadania, a lekarz ma wtedy więcej czasu na to, aby większą ilość pacjentów przeanalizować dużą ilość tych wywiadów i postawić po prostu diagnozę, zaproponować leczenie. Dzięki. Tomek, czy ty byś się tutaj odniósł? Tak, ja bym do Maćka dodał jeszcze tak naprawdę dwie rzeczy. Mówimy o decentralizacji i integracji. To są dwa podstawowe elementy. Integracja dotyczy zarówno połączenia z różnego rodzaju systemami, czy z systemami klasy medycznej typu HIS, które koledzy z Nexusa dostarczają, jakże z innymi. I integracja także występuje w zakresie kanałów komunikacji, czyli jakby po stronie pacjenta występuje bardzo duże ciśnienie związane z tym, aby używać wszelkich form kontaktu z jednostką medyczną. I tutaj mówimy nie tylko i wyłącznie o komunikacji telefonicznej, którą my jako Iron Team wprowadzamy od kilkunastu lat w jednostkach, ale także mówimy o komunikacji e-mailowej, o formularzach, o integracji z voicebotami, o całej kontroli tego całego procesu komunikacji, gdyż wieloma kanałami obecnie pacjent próbuje się skontaktować z placówką medyczną. Istotne jest to, żeby to wszystko zintegrować, a kanały zdecentralizować i mieć jakby wszystko w jednym miejscu, po to, żeby, tak jak na samym początku żeśmy powiedzieli, właściwie to kontrolować i analizować te procesy. Wiele naszych spotkań z Maćkiem i z klientami dotyczących VoiceBota i współpracy telefonicznej właśnie opierało się na tych dwóch elementach. Różne kanały komunikacji, czyli decentralizacja, ale integracja, po to, żeby to wrzucić w jeden centralny system umożliwiający im to monitorowanie. To są następne takie ważne elementy, na które należy zwrócić uwagę, projektując współczesne kanały komunikacji. Super, dziękuję. Tomku, Joanno, jak u Was z trendami? Tak, ja bym dodała do tych aspektów jeszcze takie hasło użytkownik w centrum uwagi. Myślę, że to jest bardzo, bardzo kluczowe. My mierzymy się z tym problemem w Nexus Polska od wielu lat. Jestem przekonana, że obecnie oferowane rozwiązanie właśnie jest skoncentrowane na użytkowniku, bo wiemy, że system informatyczny czy różne rozwiązania technologiczne są tylko środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest oczywiście zachowanie i poprawa zdrowia pacjentów i mają pomagać, a nie utrudniać pracę. Dlatego staramy się właśnie słuchać naszych użytkowników i nasze rozwiązania są skupione na tym, żeby dostęp do wszystkich danych pacjenta był w jednym miejscu, żeby te dane najważniejsze dotyczące, nie wiem, alergii, grupy krwi były na przykład skupione, wyróżnione jakoś w systemie, żeby użytkownik mógł pracować na wielu ekranach, ponieważ ta liczba danych, o której tu koledzy wspomnieli, jest coraz większa i trzeba ją analizować, brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. No i oczywiście nawigacja po systemie musi być mocno intuicyjna. Natomiast naszym kluczem w ostatnim czasie jest jednak ta personalizacja obszaru pracy dla lekarza, dla pielęgniarki. Tworzymy takie pulpity, w których właśnie użytkownicy mogą odnaleźć swoje ścieżki pracy i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, który jest doceniany przez naszych klientów. Dziękuję, Joanno.
Haniu, to w takim razie teraz pytanie do Ciebie. Jak te trendy, o których przed chwilą usłyszeliśmy, wpisują się w możliwości finansowania wdrożeń właśnie z funduszy Unii Europejskiej? No właśnie każdy na swój sposób. To znaczy z finansowaniem jest tak, że finansujemy generalnie, fundusze unijne finansują to, co wpisuje się w mapy potrzeb zdrowotnych, zarówno regionalne, jak i krajowe. O tym trochę wspominałam na poprzednim webinarze. Wiem, że nawet jeżeli Państwa nie było, to dostaniecie Państwo nagranie, więc jakby teraz tylko w kontekście tego, o czym mówiliście przed chwilą. Z jednej strony mamy więc kwestię zdalnej opieki nad pacjentem i telemedycyny. To jest jeden z punktów krajowej mapy zdrowotnej, głównie w kontekście POZ-ów, ale oczywiście nie tylko, i na przykład finansowanie projektów dla NFZ-u, znaczy grantów z NFZ-u dla POZ-ów uwzględnia jak najbardziej ten element telemedycyny. Zarówno rozwiązania sprzętowe są na liście sprzętów, które można zakupić, jak i dodatkowo, jeśli się to wykona, to są na przykład dodatkowe punkty w tym naborze, i to jest rozwiązanie często stosowane, że włączając telemedycynę do projektu można zwiększyć szansę projektu na finansowanie. Joanno, wspomniałaś o użytkowniku w centrum uwagi. To jest w ogóle takie clue, też to mówiłeś o dostępności. Generalnie ta perspektywa pacjenta, perspektywa osób korzystających, tak żeby usprawnić, skrócić kolejki, skrócić obsługę, wszystkie rozwiązania, które w tym kierunku zmierzają, są jak najbardziej finansowane w funduszach unijnych, i to jest trend, który w strategiach też jest często podejmowany. No i mamy ten trzeci z dużych wspomnianych przez Was tematów, czyli integracja czy decentralizacja. No ja bym jeszcze dodała pojęcie interoperacyjność, bo ono się również pojawia w kontekście tych systemów do obsługi pacjenta, czy związanych z e-zdrowiem, czy z telemedycyną. I tutaj mamy z jednej strony potrzebę właśnie ujednolicenia standardów i takiego jednego miejsca z wszystkimi danymi, nie tylko na poziomie konkretnej placówki medycznej, ale w ogóle pod kątem pacjenta, żeby te dane były w jednym miejscu w systemie publicznej służby zdrowia, chociaż pewnie w idealnej wersji nie tylko. No i to jest też związane z mechanizmem, o którym też już mówiliśmy wcześniej, ale który jakby cały czas też budzi sporo emocji, bo jest czymś nowym, czyli weryfikacja wszystkich projektów dotyczących e-zdrowia, które miałyby uzyskać dofinansowanie w programach regionalnych przez Ministerstwo Zdrowia, po to właśnie, żeby nie tylko w regionach były weryfikowane te projekty, ale również centralnie. Właśnie, Haniu, zatrzymajmy się może na chwilę przy tym, co powiedziałaś. Tydzień temu wspominałaś, że aby pozyskać środki z funduszy regionalnych na e-zdrowie, należy mieć zgodę Ministerstwa Zdrowia. Czy możemy rozwinąć teraz ten temat? Tak, no generalnie chodzi o to, że programy regionalne są realizowane przez urzędy marszałkowskie na poziomie konkretnego województwa. I teraz taki jest cel Centrum E-Zdrowia, Ministerialnego Centrum E-Zdrowia, żeby jednak każdy z tych systemów był integrowalny nie tylko na poziomie województwa, ale również krajowo, czyli wprowadzono narzędzie, które jest wymagane dla wszystkich projektów
właśnie z dziedziny e-zdrowia czy telemedycyny, które regionalnie mają dostać dofinansowanie. Najpierw trzeba opis takiego projektu wysłać do ministerstwa, żeby ministerstwo trochę, to jest analogia tutaj z Jowiszem, czyli z oceną celowości inwestycji. Gdzieś mamy tutaj taką analogię, żeby po prostu sprawdzić wpisywanie się w mapy potrzeb zdrowotnych też, ale pewnie bardziej wpisywanie się właśnie w tą interoperacyjność, w tożsamość systemów. Jakbyś mogła, Magda, pokazać, bo przygotowaliśmy dla Państwa główne kryteria, które są oceniane. One też pokazują właśnie, jak na co jest zwracana uwaga w tej ministerialnej ocenie. No i oczywiście mamy zgodność z kierunkami tej polityki w obszarze zdrowia. To jest to, o czym wspominaliśmy. Komplementarność, interoperacyjność i tutaj jest szereg rozwiązań, które zostały wprowadzone na poziomie centralnym i chodzi o to, żeby żaden z tych regionalnie czy lokalnie w danej placówce wdrażanych rozwiązań nie pozostawał z nimi w sprzeczności. Komplementarność wobec istniejących rozwiązań w zakresie telemedycyny. Jeżeli to dotyczy telemedycyny, to też tutaj jest kwestia konkretnych rozwiązań i mamy też drugie hasło, się z tym bardzo wiąże, czyli bezpieczeństwo. Tu jest mowa o bezpieczeństwie indywidualnych danych, no ale wiemy, że telemedycyna łączy się też ogólnie z bezpieczeństwem pacjenta, tak? Czyli te rozwiązania nie mogą być przypadkowe, czy gdzieś na przykład poziom tej diagnostyki, która jest robiona poprzez voiceboty, no musi być gdzieś ograniczona w taki sensowny sposób i to jest ten aspekt, który też jest weryfikowany. No i na koniec mamy oczywiście dostępność rozwiązań, nie tyle w kontekście dostępności do usług medycznych, ale bardziej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli wymagania WCAG jako te minimalne. Pod tym kątem też ministerstwo deklaruje, że będzie to weryfikować. Super, dziękuję, Haniu. Joanno, czy tutaj pytanie teraz skieruję do Ciebie, czy te wymagania, o których przed chwilą Hania wspominała, które jeszcze widzimy na ekranie, są zaskakujące w kontekście poprzednich projektów, czy tylko w sposób ich weryfikowania jest czymś po prostu nowym? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Nie, moim zdaniem wymagania dotyczące zgodności z polityką zdrowotną czy interoperacyjności z usługami publicznymi zawsze były i nie są niczym nowym w projektach unijnych. Natomiast takie ciekawe jest dla mnie to oczekiwanie w zakresie komplementarności wobec istniejących rozwiązań systemowych z zakresu telemedycyny. To jest ciekawe o tyle, że zbyt wielu rozwiązań systemowych w obszarze telemedycyny na razie w Polsce nie ma. W praktyce dopiero tworzone są takie modele telemedyczne w poszczególnych obszarach. Były takie bardzo ciekawe projekty, które teraz są wdrażane, finansowane z funduszy unijnych, które właśnie te modele w różnych jednostkach, jakby w różnych specjalizacjach pacjentów będą tworzyć się dopiero. I z ostatniego podsumowania Ministerstwa Zdrowia wygłoszonego podczas takiego telemedycznego okrągłego stołu wybrzmiało, że planowana jest dosyć szybka ścieżka refundacyjna właśnie dla świadczeń telemedycznych oraz zapewniano, że będą właśnie systemowe umocowania tych świadczeń telemedycznych. Będzie to wdrożone w ramach rozporządzenia, więc mam nadzieję, że ministerstwo tutaj dotrzyma słowa i nie będą to już tylko wskazówki, nie wiem, Naczelnej Izby Lekarskiej czy innych gremiów, ale będą to jednak umocowania prawne, do których będziemy mogli się odnieść właśnie pisząc wnioski o dotacje. To jest w ogóle, wejdę jeszcze tutaj w słowo, takie trochę też wyjaśnienie tej specyfiki projektów, które mamy w tej chwili
znaczy w specyfiki sytuacji z projektami w zakresie e-zdrowia, którą mamy w tej chwili, bo tak naprawdę na poziomie regionalnym, bo ta zgoda tego poziomu dotyczy, cały czas mamy do czynienia z przesuwaniem terminów konkretnych konkursów, czy z jakby z takim brakiem jasnych i klarownych informacji na temat tego, co będzie możliwe do finansowania w konkretnym naborze. Jako przykład mogę podać w teraz realizowany konkurs w Małopolsce, znaczy planowany niedługo, taki ogólny, on nie dotyczy stricte e-zdrowia, tylko finansowania infrastruktury zdrowotnej w POZ-ach, jakby niezależnie od tego NFZ-u. I tam jest wymóg, który w ogóle dotyczy wszystkich tych opiniowanych programów, że tylko jeżeli koszty danego projektu przekroczą 20%, to będą wymagały tej zgody i to jest w ogóle taka zasada, która dla tych zgód w ogóle ma obowiązywać. I ten zapis w naborze również się pojawił, a jednocześnie wyłączono wsparcie dotyczące e-zdrowia i teleopieki z zakresu merytorycznego tego konkursu, więc tak naprawdę zapisy są, a jednocześnie są równoległe zapisy, które wykluczają możliwość skorzystania z finansowania akurat tego rozwiązania. To trochę pokazuje, w którym momencie tutaj jesteśmy, czyli trochę czekamy na to rozporządzenie, o którym Asia mówiła, czy na bardziej szczegółowe wytyczne z ministerstwa i wtedy spodziewamy się takiego uruchomienia pełnego tych konkursów regionalnych w zakresie właśnie e-zdrowia i teleopieki. Dziękuję Haniu, dziękuję Joanno. Macieju, a jakie są główne bariery, wymagania techniczne czy też prawne przy wdrażaniu właśnie rozwiązań cyfrowych w placówkach zdrowia? No tak, przy wdrażaniu właściwie każdych nowych rozwiązań, w szczególności takich narzędzi do obsługi pacjenta, na przykład usługi VoiceBot czy nowej centrali, nowego systemu Contact Center, tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę właśnie na tą integrację, tak, z innymi systemami. Integrację na przykład z systemem HIS funkcjonującym w danej placówce. No jest ona kluczowa, aby takie procesy automatyzujące obsługę pacjenta, jak na przykład VoiceBot potwierdzający wizytę, przyjmujący zamówienie na receptę, przyjmujący, umawiający pacjenta na daną wizytę, aby to wszystko przebiegało sprawniej, żeby było w pełni zautomatyzowane i naprawdę odciążało dany zespół rejestracji w placówce, no to ta integracja musi tutaj być. Teraz sam bot działający na przykład infolinii jest w stanie zebrać wszystkie dane od pacjentów, wszystko to, co potrzebne jest do tego, aby utworzyć rezerwację, utworzyć zamówienie na odpowiednie leki. Natomiast to już zadaniem HIS-u będzie dalsze procedowanie tego zadania. No i czasami przy wdrożeniach spotykamy się rzeczywiście z pytaniami od placówek, czy nasza usługa jest od razu zintegrowana z systemem na przykład P1. No i my od razu odpowiadamy, że takiej potrzeby tutaj nie ma, ponieważ nasza usługa ma być tym frontem do pacjenta, która realizuje, automatyzuje dany proces. Natomiast dalsze procedowanie tych zadań właśnie jest po stronie systemu HIS, który to ma połączenie właśnie z systemem P1, z systemami ogólnie krajowymi, na przykład systemem recepty czy rejestracji. Także to są takie elementy, które zawsze warto brać pod uwagę. Tomku? Tak, tutaj na temat integracji, to przebieg integracji w rzeczywistości, jak Państwo widzicie, jest tutaj u nas taki bardzo wszechstronny, dlatego że Maciej jako dostawca VoiceBota pisze tak naprawdę do nas i bezpośrednio do HIS-a, na przykład do Nexusa i z Nexusa, czyli z HIS-a idą wszystkie informacje do P1, czyli jakby te trzy nasze firmy są w całości z integrowane i to HIS będzie tym, który wyrzuca potem dane do P1 i w ten sposób mamy komplementarność i integrację wszystkich tych trzech elementów w jedną spójną wiązkę. Joanna, czy ty byś chciała coś dodać jeszcze w tym temacie, bo zostałaś wywołana trochę przez Tomka? Czy panowie już wyczerpali?
Tak, to jest jakby no taki truizm, że oczywiście HIS tu jest podstawą tej integracji z pojedynką i tu obciążeń jakby właśnie na dostawcach systemu HIS jest najwięcej. Natomiast jeśli mówimy o wyzwaniach takich wdrożeniowych, no to właśnie myślę warto wziąć pod uwagę, jak podmiot medyczny robi zamówienie na pewne usługi, żeby jednak ta odpowiedzialność pomiędzy różnych dostawców, różnych producentów była dosyć jasno rozdzielona. Warto się spotkać wcześniej, warto rozmawiać, nie wiem, prowadzić dialogi techniczne, żeby potem jednak dla szpitala po drugiej stronie był partner, który zbiera odpowiedzialność i jest jakby takim no tutaj gwarantem tego, że te wszystkie usługi, które szpital chciał, są zamówione. Natomiast to jest długi, długi, żmudny proces, ale oczywiście my jesteśmy na integrację otwarci i na współpracę z innymi dostawcami jak najbardziej, bo zawsze zależy nam na spełnianiu potrzeb po prostu naszych klientów, dużych szpitali najczęściej. Super, dziękuję Wam za wyczerpującą odpowiedź. Haniu, dużo już dzisiaj zostało powiedziane, ale pewnie ważne pytanie należy sobie zadać, dlaczego to jest dobry czas na dotacje. I tutaj pytanie do Ciebie, które bym chciała, żebyś nam rozwinęła, to jakie źródła finansowania są dostępne teraz dla projektów właśnie związanych z e-zdrowiem czy telemedycyną? No, jakby wspomniałam już o tym, że jesteśmy trochę w przedsionku, trochę w oczekiwaniu, czyli mamy z jednej strony sytuację, w której tematy związane z e-zdrowiem, z telemedycyną są wpisane we wszystkie możliwe strategie i mapy potrzeb zdrowotnych. Jakby od tego już nie uciekniemy, COVID to bardzo dokładnie pokazał, ale jakby to był tylko taki punkt do szybszego wystartowania, bo tak naprawdę to się działo wcześniej i jakby w tej chwili to już jest taki określony, jasny kierunek, nie ma możliwości cofnięcia się. No ale jakby jest to ten moment, kiedy warto pomyśleć o tym, jakie rozwiązania u siebie można wdrożyć, bo te nabory zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne są planowane w najbliższym czasie. I o ile na poziomie ogólnopolskim w tych konkursach, o których też rozmawialiśmy ostatnio, czyli czy to granty dla POZ-u, czy finansowanie inwestycji w AOS-ach przy szpitalach ponadregionalnych, czy też częściowo w tych projektach dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w AOS-ach. Tam rozwiązania związane z e-zdrowiem i z telemedycyną mogą być finansowane, ale jako element projektu. Natomiast na poziomie konkursów regionalnych są z jednej strony te nabory takie ogólne, planowane, które uwzględniają tak jak te ogólnopolskie e-zdrowie czy telemedycynę jako jakiś element projektu. Ale mamy też zaplanowane nabory w niektórych województwach, w niektórych programach regionalnych, które są dedykowane tym rozwiązaniom. I najbliższy z nich to jest województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj termin jest wyznaczony na listopad-grudzień, czyli podejrzewam, że to jest najwyższy czas na kontakt klientów szpitali czy POZ-ów, czy AOS-ów z Wami, żeby takie rozwiązanie poszukać i żeby później można było je uwzględnić w budżecie. Listopad, ale z perspektywą do stycznia to jest finansowanie takich rozwiązań w Wielkopolsce, również grudzień, warmińsko-mazurskie, z kolei później, czyli z takim większym przesunięciem mamy jeszcze lubelskie w kwiecień maj 25 roku i małopolskie w 1 kwietniu 26 roku. I to, że w pozostałych województwach w harmonogramie konkursów, które są planowane do ogłoszenia, takich naborów nie ma, wcale nie oznacza, że one się nie pojawią. Te nabory w tej chwili, te harmonogramy naborów nie są tak jak kiedyś ustalane raz w roku i instytucje się tego trzymają, tylko są bardzo elastyczne, tutaj nawet co miesiąc te aktualizacje się pojawiają.
Więc my o tych rozwiązaniach informujemy chociażby w naszym przewodniku, o którym mówiliśmy wcześniej. Tam te terminy bieżące są. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy to ma być konkurs dedykowany dla e-zdrowia, czy większy infrastrukturalny, który ujmuje tylko te elementy, wiadomo, że warto właśnie w tym momencie takie rozwiązania dobierać, żeby można było je właśnie w tych budżetach uwzględnić. Dziękuję, Haniu. Na czacie zostawiłam Państwu przewodnik, o którym Hania wspominała, także też można go pobrać i się z nim zapoznać, żeby zobaczyć wszystkie konkursy. Haniu, wiele możliwości, o których wspomniałaś, a jeszcze więcej w przewodniku, który Państwu udostępniłam. Jakbyś mogła nam tylko powiedzieć, na co konkretnie można przeznaczyć fundusze unijne w kontekście właśnie e-zdrowia, telemedycyny i kto może najefektywniej z nich po prostu skorzystać? To jest jakby krótka lista, krótki katalog kosztów, to jest sprzęt i oprogramowanie. Nie mówimy o kosztach wdrożeniowych, te raczej co do zasady nie są finansowane, być może któreś z województw to dopuści, ale takich informacji w tej chwili nie mamy. Czyli oprogramowanie, jakby to jest taka rzecz oczywista, ale też sprzęt, który jest wymagany do wdrożenia od najbardziej podstawowego, czyli na przykład w konkursie, w naborze grantów dla POZ-ów, który teraz organizuje NFZ, mamy tablety czy smartfony do kontaktu z pacjentami i to jest jakby taka podstawa do jakichś rozwiązań z telemedycyny, jakby oczywista i technologicznie pewnie niezaawansowana, ale niezbędna, żeby część z jakiegoś tam oprogramowania wdrożyć. No i takie bardziej zaawansowane rozwiązania, jak cały sprzęt komputerowy, serwerowy, czy nawet infrastruktura taka sieciowa, to też są rzeczy, które można tutaj do projektów włączyć. No tylko oczywiście trzeba je mieć zaplanowane, zbudżetowane i uzasadnione właśnie tym wdrożeniem. Super, to ciągnąc temat dalej, jakie formalności musi spełnić właśnie placówka medyczna, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie i jakie kroki przed aplikowaniem powinna placówka medyczna wykonać? Znaczy jakby równolegle placówka medyczna powinna zgłosić się tak naprawdę i do nas, i do obecnych tutaj naszych partnerów, czyli z jednej strony rozpoznajemy możliwość finansowania i to, jakie są terminy, jakie są możliwości, a z drugiej strony opracowujemy zakres rozwiązań, które chcemy wdrożyć w danej placówce, czy związanych ze zdrowiem, czy z teleopieką. I jakby w momencie, kiedy jedno i drugie mamy zaplanowane, dopiero wtedy możemy ubiegać się o zgodę Ministerstwa Zdrowia. To jest ta zgoda, o której mówiliśmy wcześniej. Jakby to musimy zrobić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Od tego nie uciekniemy. Jeżeli taki projekt jest częścią większej całości infrastrukturalnej, no to mamy jeszcze ocenę celowości inwestycyjnej w IOWISZ-u. To jest kolejny element, który musi być doprowadzony do końca, żeby z tego finansowania skorzystać. No i później składamy wniosek o dofinansowanie. I dlatego też tutaj Joanna wspominała się, że kwestia jakichś integracji i wdrożeń to czasem są dłużej trwające ustalenia, więc a żeby skutecznie opisać i uargumentować i też zbudżetować to we wniosku, no to jest też ten krok, który musi być podjęty wcześniej. Tak samo jak przy ogólnych projektach sugerujemy zrobienie takiego budżetu marzeń, tak samo w przypadku takich, no warto jest wcześniej zaplanować, co placówka chce wdrożyć i mieć taki plan, rozeznanie, jakie są w ogóle możliwości, po to, żeby w momencie, kiedy jakby ta bramka się otworzy, czyli nabór zostanie uruchomiony, poznamy jego te szczegółowe jakby warunki,
już wiedzieć, ok, czyli z tej listy, którą my planujemy, jest nam potrzebna, wybieramy albo realizujemy całość, albo wybieramy część po to, żeby móc sfinansować z programu. My proponujemy też ubiegać się o zgodę Ministerstwa Zdrowia już na tym etapie, tak? Chociaż nie ma programów konkretnych jeszcze ogłoszonych, uruchomionych, bo jakby to też potrwa. No to, że ministerstwo deklaruje od 15 do 45 dni, no to jakby dopóki tego nie zweryfikujemy w praktyce, to nie będziemy wiedzieli, czy te terminy są realne, a wiemy z procedowania OCI, że potrafią one być bardzo różne. Dziękuję, Haniu, za te informacje dotyczące dofinansowania. Dzisiaj już wcześniej w Waszej rozmowie przejawiał się temat bezpieczeństwa pacjenta i jest to, myślę, temat ważny, który należy poruszyć. A zatem, Macieju, może skieruję teraz pytanie do Ciebie. Jakie są wyzwania i właśnie rozwiązania związane z bezpieczeństwem pacjenta właśnie w kontekście e-zdrowia? No tak, no tutaj architektura w zasadzie każdego systemu informatycznego, który ma za zadanie przechowywać jakieś dane, musi przewidywać zagrożenia z tym związane. No i teraz ważne jest, aby dostawca takiego rozwiązania, jakiegokolwiek systemu usługi, dowiedział, jakie to są zagrożenia, no i stosował jak najwyższe standardy zarządzania tych danych, na przykład zgodne z wytycznymi ISO, którego elementami mogą być na przykład kwestie zarządzania uprawnieniami użytkowników platformy, czyli dany administrator może albo rozszerzać, albo ograniczać dostępność do pewnych danych właśnie na platformie danemu użytkownikowi. Kolejną kwestią jest też odpowiednie zabezpieczenie przesyłu danych pomiędzy różnymi systemami, tak jak już wspominaliśmy o integracji. No, te dane, które za pomocą właśnie integracji pomiędzy różnymi systemami przechodzą, one też powinny być odpowiednio zabezpieczane. No i tutaj warto stosować na przykład rozwiązania łączy VPN, które są w stanie odpowiednio szyfrować te dane, czy systemy uwierzytelniania, które autoryzują pomiędzy sobą poszczególne moduły, na przykład na podstawie generowanych tokenów czy whitelist. No tutaj wszelkie elementy, gdzie pojawiają się przewidujemy jakiekolwiek zagrożenia, to te trzeba im skutecznie po prostu przeciwdziałać tak, aby zarówno pacjent czuł, że jego dane są bezpieczne, jak i placówka, która też zarządza tymi danymi, też wiedziała, że są te dane bezpiecznie przechowywane i bezpiecznie przesyłane pomiędzy różnymi usługami. Super, dziękuję. To bardzo ważne, co mówisz. Tomku, czy ty byś jeszcze miał w tym kontekście... Tak, ja bym na bezpieczeństwo popatrzył troszeczkę z innej perspektywy, mianowicie bezpieczeństwo jako poczucie, że wszystko, co pacjent wysyła bądź realizuje z ośrodkiem medycznym, w rzeczywistości nie ginie. Jakby od lat ponad 16 prowadzamy systemy rejestracji telefonicznej pacjentów w bardzo różnych jednostkach i wiem, że poczucie bezpieczeństwa zarówno na tym etapie telefonicznym, jak i teraz po covidowym czasie, czyli schematy wysyłania do jednostek medycznych różnego rodzaju maili, czy formularzy, czy też zgłoszeń poprzez aplikacje medyczne, powodują w rzeczywistości bardzo dużą troskę u pacjentów, czy aby moje zgłoszenie otrzymane przez szpital bądź jakiekolwiek centrum medyczne gdzieś nie ugrzęzło albo gdzieś nie wpadło w jakiekolwiek tryby. Więc jakby dzięki takim systemom, między innymi jak asystent pacjenta czy gateway, które mamy od lat, jakby wprowadzamy tam pewnego rodzaju tak zwane trakowanie komunikacji z pacjentem. Czyli tak naprawdę w jednym centralnym miejscu przechowujemy w bezpieczny sposób, podobny jak Maciek powiedział, całe schematy komunikacji, co napisał do nas pacjent, jak pracownicy rejestracji odpisali na to i także wprowadzamy systemy, gdzie pacjent może zwyczajnie zadzwonić, podać numer swojego zgłoszenia i zobaczyć, na jakim etapie jest jego sprawa. W związku z tym bezpieczna i pełna informacja to także poczucie bezpieczeństwa po stronie
po stronie pacjenta. To jest troszeczkę inny schemat patrzenia na bezpieczeństwo niż Maciek powiedział. Ja całkowicie się z Maciekiem zgadzam a propos VPN-ów, ISO 27. To są oczywiście techniczne aspekty bezpieczeństwa. Ja bym poruszył aspekty bezpieczeństwa z punktu widzenia informacji, czyli aby pacjent wiedział, na jakim etapie, gdzie i kto zajmuje się sprawą zgłoszoną przez pacjenta. Czy to będą elementy typu wniosek o zapotrzebowanie na receptę, czy to będzie wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej, to w sumie nie ma znaczenia. Istotny jest element, abyśmy wiedzieli, na jakim etapie jest dane zgłoszenie pacjenta i w ten sposób damy poczucie bezpieczeństwa naszym pacjentom. Jeśli ja mogę, Magdaleno? Proszę. Tak? Jeden tylko taki aspekt, może to nie jest jakby miejsce, ten temat, który teraz mamy, czyli tak szeroko nie chcemy mówić o cyberbezpieczeństwie. Natomiast pamiętam, że jak były projekty właśnie jeszcze refundowane przez NFZ dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa, to okazało się, że jednak w wielu placówkach medycznych nie ma w ogóle wdrożonego takiego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W projektach cyberbezpieczeństwa można było sfinansować przygotowanie takiego dokumentu, ale jakby dokument to nie jest jeszcze wszystko, tak? Za tym idzie oczywiście rozdzielenie ról poszczególnym użytkownikom w tym, żeby przestrzegać właśnie tych założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, więc tutaj bardzo zachęcam szpitale do tego, żeby takie projekty tworzyły i żeby miały to wszystko rzeczywiście bardzo dokładnie określone, co należy robić i kto w momencie, kiedy no na przykład nastąpi rzeczywiście poważna awaria czy systemu, czy sprzętu, czy właśnie jakieś zagrożenie z utratą danych, o których jednak w przypadku takich technologii, jakie teraz wdrażamy, tak, tych, o których tutaj mówią koledzy, że no jednak pacjenci mogą mieć coraz więcej zastrzeżeń do tego, w jaki sposób są dane ich wykorzystywane. Dziękuję. Super, dziękuję. Myślę, że teraz mamy jakby komplet informacji od Was w temacie bezpieczeństwa i aby faktycznie zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, trzeba by było wziąć cały komplet do siebie, do szpitala i go wdrożyć. Zarówno to, o czym mówiłeś Ty, Tomku, jest kluczowe, ale to, o czym wspominał Maciek i Joanna również. Joanna, jak jesteśmy przy Tobie, czy Ty mogłabyś podać nam przykłady praktycznych rozwiązań telemedycznych, które mogą pomóc w codziennym funkcjonowaniu placówek medycznych? Mikrofon się wyłączył. No jeśli przyjmiemy, że telemedycyna to jest po prostu świadczenie usług medycznych na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych albo systemów łączności, bo póki co taką definicją dysponujemy, nawiązując do tego, że czekamy jeszcze na regulacje prawne, to taka forma działalności zadomowiła się oczywiście w naszym systemie ochrony zdrowia już od dawna, szczególnie po pandemii. Większość szpitali, które posiadają system HIS, Esculap, realizuje teleporady czy e-konsultacje, no, czy w jakiś sposób wybrany monitoruje jakieś grupy pacjentów na odległość. Ale akurat ponieważ ten ostatni aspekt telemedycyny do tej pory nie był finansowany, czyli monitorowanie pacjenta na odległość, poza nielicznymi pilotażami, o których Państwo pewnie wiedzą, to wykorzystanie właśnie tych urządzeń do zdalnego monitorowania jest właśnie raczej oczekiwaniem wobec tych przyszłych dotacji i mamy nadzieję, że właśnie może te środki spowodują, że tę lukę w monitorowaniu pacjenta wypełnimy. I tutaj bardzo zachęcamy szpitale, żeby się właśnie zwracały też do swoich dostawców, jakich pacjentów z informacjami, jakich pacjentów chcą monitorować, w jakich scenariuszach, jakie urządzenia są do tego potrzebne, bo oczywiście jak najbardziej to wszystko musi być powiązane z systemem HIS, nawet jeśli producenci HIS bezpośrednio takich urządzeń nie dostarczają. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na taki obszar, który dosyć mocno, nie patrząc na to, czy są regulacje prawne, czy nie, rozwija się w obszarze diagnostyki obrazowej związany właśnie z sztuczną inteligencją. My na przykład w szpitalu MSWiA w Poznaniu dostarczyliśmy w ubiegłym roku z naszymi partnerami technologicznymi algorytmy do badania tomografii komputerowej pod kątem guzków, czy klatki piersiowej pod kątem guzków, czy właśnie tomografii głowy pod kątem udarów albo rentgena.
I oczywiście te algorytmy nie zastępują lekarza, bo na razie po pierwsze nie mają takich pewnie technicznych możliwości w 100%, ale też nie pozwala na to prawo. Natomiast wykorzystanie tych technologii na pewno priorytetyzuje zdarzenia medyczne pacjentów, pozwala przyspieszać pracę radiologów dzięki temu, że część procesów jest jednak automatyzowana. Takie czynności rutynowe, czy nawet porównywanie poprzednich badań, czy nastąpiły zmiany, to wszystko sztuczna inteligencja z powodzeniem robi i na pewno tutaj tych rozwiązań jest już wiele i czekamy na kolejne. Natomiast do pełnego wykorzystania zalet technologii sztucznej inteligencji w medycynie potrzebujemy jednak niestety adekwatnych regulacji prawnych. No i tutaj jeszcze raz odwołam się do ustaleń tego telemedycznego okrągłego stołu. Mam nadzieję, że ministerstwo dotrzyma słowa. Super, dziękuję Joanna. Jakbyś mogła nam teraz jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści dla placówki medycznej ma współpraca z firmą taka jak Twoja, czyli Nexus Polska? No naturalnie, tak jak już wspomniałam wcześniej, HIS przez to, że jest systemem, który obejmuje cały ruch pacjenta w szpitalu czy w poradniach przyszpitalnych i zbiera te podstawowe dane na temat pacjenta, to jest jednak jest taką podstawą większości rozwiązań informatycznych. Bez dostępu do danych z HIS-a nie jesteśmy w stanie wdrożyć tak naprawdę żadnej usługi telemedycznej, dlatego my się w Nexus nie zamykamy na integrację z żadnym systemem. Jesteśmy bardzo otwarci, integrujemy, myślę, że najwięcej i urządzeń, i systemów, rozwiązań takich technologicznych na rynku polskim. Natomiast oczywiście wdrożone standardy w Nexus Polska, również ISO 27001, jest dowodem na to, że dla naszych szpitali i partnerów, że bardzo tak poważnie traktujemy na pewno bezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji w naszej organizacji. Natomiast tutaj odnosząc się oczywiście do naszych partnerów, z którymi teraz wspólnie występujemy, to myślę, że to już jest konieczność takiej naszej współpracy i mamy te integracje już wykonane. I powodem tej konieczności jest oczywiście potrzeba lepszego dostępu do usług przez pacjentów, ale też problemy z wykwalifikowanym personelem i no niestety skala niestawiania się pacjentów na umówione wizyty. Pozwolę sobie może później troszeczkę więcej o tym powiedzieć, ale jest to rzeczywiście duży problem. Tak, Macieju, czy ty byś chciał coś dopowiedzieć w tym, dlaczego warto z wami współpracować? Tak, no tutaj my w ISCOL na pewno też stawiamy właśnie na automatyzację procesów i odciążanie zespołów rejestracji od powtarzalnych zadań, na przykład za pomocą usługi VoiceBot. No i tutaj ponownie kluczowa jest ta integracja, o której już wspominaliśmy, właśnie z systemem SQLab, tak, oraz z na przykład systemem Gateway, gdzie ta komunikacja pomiędzy nimi zachodzi właśnie po to, aby dane przepływały pomiędzy nimi swobodnie, aby to, co na przykład VoiceBot ustalił w rozmowie z pacjentem, czy ustalono potwierdzenie wizyty, czy jej odwołanie, czy rezerwację wizyty i tak dalej, jakikolwiek temat rozmowy by to nie był, aby te dane przepływały bezpośrednio właśnie do systemu Tomasza, czy właśnie systemu Joanny, czyli Esculapa. I dzięki temu tak naprawdę, żeby odciążać w ten sposób ten zespół rejestracji od powtarzalnych zadań. Jeśli chodzi w ogóle o pacjenta, on też musi mieć to poczucie, że jeśli zadzwoni do placówki, w pierwszym etapie porozmawia z VoiceBotem, ustali coś z nim, no to potem jeśli skontaktuje się z tą placówką, powiedzmy, że zostanie przekierowany do zespołu rejestracji, bo będzie chciał porozmawiać jeszcze w innym temacie, i już potem rozmawiając z pracownikiem będzie chciał nawiązać do tej rozmowy z VoiceBotem, no to dobrze by było, żeby pracownik widział, jak ta rozmowa przebiegała, co dokładnie w niej zostało ustalone, co się dokładnie tam wydarzyło i żeby można było swobodnie ta rozmowa mogła przepływać i wszystkie te dane były po prostu w każdym miejscu odnotowane. To daje bardzo dużo każdemu zespołowi rejestracji w kwestii tego, jak obsługują pacjentów, ile czasu poświęcają na nich, no i też jak wiele danych tak naprawdę są w stanie od nich uzyskać
bez konieczności czasami rozmowy z nimi, bo tak naprawdę VoiceBot może właśnie część tych zadań samodzielnie przeprowadzić. Super, dziękuję. Tomku, to ja teraz skieruję się do ciebie. Jakbyś w dwóch zdaniach też się odniósł, bo zostałeś gdzieś już wywołany przez Macieja i Joannę, ale od razu jakbym cię mogła poprosić, czy masz dla nas, dla naszych słuchaczy jakieś inspiracje, porady, case'y, którym byś się chciał podzielić, to też od razu bym poprosiła. Tak, oczywiście. A czy przede wszystkim jakby my posiadamy komplementarny system Contact Center, który obejmuje swoim zakresem 16 lat doświadczenia we współpracy z różnego rodzaju szpitalami. Czy to są szpitale wojewódzkie, czy to są centra medyczne, czy bardzo duże uniwersyteckie centra kliniczne. I to pozwala nam w jednym centralnym miejscu, czyli w gatewayu, przechowywać informacje na dowolny temat, jeżeli chodzi o kanał komunikacji tak naprawdę z pacjentem. Czy to dotyczy zarówno telefonii, czy to dotyczy voicebotów, czy to dotyczy e-maili, czy formularzy kontaktowych, czy też chatbotów, czy jakichś widgetów. Wszystko to jest w jednym centralnym tak naprawdę miejscu, aby dać poczucie bezpieczeństwa zarówno po stronie ośrodka medycznego, iż wszystko jest monitorowane centralnie, jak i pacjentowi, iż wszystkie jego zgłoszenia są w jednym centralnym tak naprawdę miejscu. Oznacza to, tutaj bym poprosił o następny slajd, z jednym ze szpitali, od którymśmy zaczęli współpracę w grudniu 2021, dzięki pełnej centralizacji wszystkich kanałów komunikacji, popatrzcie Państwo, jak znacząco tak naprawdę wzrosła dostępność do tego ośrodka, bo pomiędzy lipcem 24 a grudniem 21 mamy wzrost pomiędzy 3000 telefonów miesięcznie aż do 20 tysięcy telefonów, a w chwili obecnej ten ośrodek w jednym centralnym miejscu ma wszystkie kanały komunikacji i także z nami obecnie dyskutuje na temat rozwoju całkowicie odrębnego kanału komunikacji dotyczącego profilaktyki, gdyż tam także widzi dodatkowe źródła dochodu dla swojego szpitala. Natomiast na kolejnym slajdzie pokażemy nasz odrobinę tak naprawdę schematów, czyli jakby my będąc w środku tej całej komunikacji integrujemy wszelkie kanały komunikacji i umożliwiamy, aby właściwe osoby w placówce medycznym otrzymywały właściwe informacje, czyli jeżeli dostaniemy informacje na temat DILO, to wysyłamy to do koordynatora DILO. Jeżeli dostaniemy informacje na temat powiedzmy wniosku o kopię dokumentacji medycznej, to dział dokumentacji medycznej dostaje te rzeczy. Jak dostaniemy informacje na temat, nie wiem, zapotrzebowania na callbacka, czyli oddzwonienie do pacjenta, to wiadomo, że zespoły call center w tym wszystkim także się doskonale wpisuje, bo jesteśmy zintegrowani zarówno z HIS-em, jak i z tutaj systemem EasyCall, czyli VoiceBotem, czyli niezależnie od tego, jak VoiceBot zrobi, i tak widzimy to centralnie w jednym miejscu. To jest ogromne poczucie bezpieczeństwa i kontroli przede wszystkim dla ośrodka medycznego, a także, i to będzie ten ostatni slajd, jakby pokażemy, że aby rejestratorka medyczna ma wszystko w rzeczywistości pod kontrolą, czyli jakby będzie wiedziała, z kim rozmawia, jaki była historia komunikacji, jakiego rodzaju zgłoszenia ten pacjent dokonywał, czy drogą SMS-ową, czy mówił to, co Asia będzie chwileczkę mówiła, czyli czy wysyłał SMS-y na temat odwołania wizyt, czy wysyłał nam jakieś zgłoszenie e-mailowe. Wszystko to jest w jednym centralnym miejscu i to znacząco ułatwia komunikację po prostu z pacjentem i przede wszystkim optymalizuje tą komunikację, przez co zmniejsza zapotrzebowanie ilości ludzi do obsługi danej liczby pacjentów w Państwa jednostkach. Dziękuję, Tomku. Teraz jakbyś Maciej mógł nam odpowiedzieć, na jakie efekty mogą liczyć placówki po wdrożeniu usług właśnie EasyCall na swojej infolinii. Może masz dla nas jakiś ciekawy case study? Tak, no ja właśnie najlepiej chciałem posłużyć się konkretnymi przykładami, bo myślę, że one najlepiej pokażą po prostu, na jakie efekty można tutaj liczyć i co dokładnie chcemy tak naprawdę przy naszych wdrożeniach osiągnąć.
Tutaj mamy przykłady dwóch placówek z Bydgoszczy, bardzo duże Centrum Medyczne Gnieźnieńskie, właśnie największe centrum medyczne w Kujawsko-Pomorskim oraz placówka Omega Medical Clinics. To jest mniejsza placówka, ale akurat posiadająca dwie lokalizacje w Bydgoszczy i we Wrocławiu. No i to były kompleksowe wdrożenia. Jakby one pokrywały tak naprawdę pełny zakres portfolio, które mamy dostępne, usług, które mamy dostępne w ofercie. Czyli po pierwsze wymiana starej centrali, a właściwie starych central, bo tutaj dotyczyło to obu placówek, analogowych na nowe wirtualne centrale wraz z całym osprzętem, czyli telefonami VoIP-owymi we wszystkich lokalizacjach. Do tego moduł contact center dla rejestracji, no i co najważniejsze właśnie te elementy automatyzacji, czyli voicebot po pierwsze potwierdzający wizyty. W tym momencie ta usługa funkcjonująca w obu tych placówkach codziennie potwierdza ponad 1000, łącznie ponad 1000 wizyt. Te liczby cały czas się zwiększają w zależności od okresu, to właściwie wiadomo, jeśli mamy okres sezonu, tak, który za chwilę właściwie już się zaczyna, to te liczby mocno wzrastają. Natomiast kolejnym procesem, który był tutaj realizowany, to proces umawiania wizy, czyli odciążenie już właśnie od tych połączeń przychodzących na infolinię placówki, odciążenie tego zespołu rejestracji. Tutaj w szczególności w placówce Omega VoiceBot przyjmuje już dyspozycję pacjentów co do rezerwacji wizyt do specjalistów. Można sobie z nim swobodnie wybrać termin wizyty, ustalić szczegóły, przekazać mu dane i ta rezerwacja od razu jest odnotowywana w systemie. No i właśnie jeśli chodzi o system, w tym przypadku był to system KS Somed, właśnie w obu tych placówkach od firmy Camsoft. I tutaj ta pełna właśnie integracja pozwala nam po pierwsze realizować proces potwierdzania, czyli automatycznie pobierać zaplanowane wizyty w tych placówkach i realizować kontakt do pacjentów, uzyskując od nich jasną informację, czy na taką daną wizytę się pojawią, czy nie, czy może chcą ją na przykład przełożyć. No i też kwestia właśnie procesu umawiania wizyt, gdzie VoiceBot jest w stanie w czasie rzeczywistym, w trakcie rozmowy z pacjentem, odpytać grafik placówki o wolne terminy, zaproponować pacjentowi, jeśli pacjent preferuje inne tutaj wytyczne, inne terminy, VoiceBot się dostosuje, poszuka wizyty jeszcze raz, aż do skutku, aż zaproponuje taki termin, który pacjentowi będzie odpowiadał. I dzięki temu ten proces może być w całości z nim zrealizowany. Oczywiście są też tematy rozmowy, które są dedykowane zespołom rejestracji, więc nadal przekierowujemy te połączenia do tego zespołu, ale jest ich stosunkowo mniej, dzięki czemu na przykład w poniedziałki rano, jak wiemy, gdzie tych połączeń zazwyczaj jest najwięcej w placówkach, już tak dużo tych połączeń do zespołów nie trafia, mają oni więcej czasu na inne zadania. No jeśli chodzi o same efekty tych obu tych wdrożeń, to na pewno to, co warto tutaj podkreślić, to skuteczność procesu potwierdzania wizyt, właściwie nieosiągalna dla żadnego zespołu rejestracji, chociażbyśmy posadzili do przedzwonienia wszystkich pacjentów zaplanowanych, nie wiem, 10-20 osób, przypuszczam, że nie byliby w stanie osiągnąć skuteczności na poziomie 95%, a to wynika z prostego faktu. VoiceBot może rozmawiać nawet z setką osób naraz, czyli jest w stanie wykonać bardzo wiele połączeń w tym samym czasie, w bardzo krótkim czasie, no i po prostu zebrać te dane i od razu przesłać je do systemu HIS w danej placówce, tak żeby pracownicy od razu widzieli, jak te wizyty się odnotowują po kolei jako potwierdzone, albo odwołane, albo do przełożenia. No i dzięki temu pracownicy też mają szansę zareagować, czyli o to tutaj tak naprawdę chodzi, żeby placówka wiedziała, że dany pacjent się nie pojawi na wizycie jutro czy pojutrze, no i żeby mogła ten termin uwolnić i ewentualnie zaproponować innemu pacjentowi, tak żeby ten grafik był szczelnie wypełniony, no i żeby właśnie nie dochodziło do tych sytuacji, tak zwanych no-shows, czyli sytuacji, gdzie pacjent po prostu się nie zjawia, placówka o tym nic nie wie, no i tak naprawdę ten termin przepada, co jest właśnie najgorszą możliwą sytuacją, a jak właśnie już wspomniałaś, Magdaleno i Joanno, jest to sytuacja czasami nagminna. Kolejne elementy to, znaczy efekty, które tutaj udało nam się uzyskać, to właśnie zmniejszenie ilości tych nieodebranych połączeń. Często placówki, mając do dyspozycji kilka osób na rejestracji, czy nawet czasami tylko jedną, no ona nie jest w stanie odebrać, tak? Fizycznie nie jest to możliwe, żeby odebrała tak dużą ilość połączeń. VoiceBot, przejmując część tych zadań, odciąża właśnie te zespoły od tych połączeń. No a po drugie, system contact center, czy sprawnie ustawiona wirtualna centrala,
też jest w stanie odpowiednio tym ruchem zarządzać, tak, aby na przykład podzielić ten zespół na odpowiednie konkretne zadania. No i to wszystko sprawia, jakby łącznie zastosowanie takiego pakietu rozwiązań, oczywiście tak jak wspomniałem, zintegrowanych z systemami, na przykład właśnie z Nexusem, przepraszam, z systemem SQLab czy z Gatewayem, sprawia, że dana placówka po prostu zwiększa tą dostępność, ma zwiększoną dostępność dla pacjentów, pacjenci mogą się dodzwonić, mogą załatwić swoją sprawę i uzyskać informacje na przykład na temat jakiejś wizyty, tak, czy odnośnie, czy mogą zamówić receptę, czy zrealizować każdy inny proces, z którym kontaktują się z placówką. I jeszcze odnośnie tej integracji, to może poprosiłbym jeszcze o kolejny slajd. Chciałem tylko dopowiedzieć tak na koniec, że integracje z systemem SQLab od firmy Nexus czy od firmy Kansas, systemy KS Summit czy Serum, to nie są jedyne nasze integracje. Posiadamy też gotowe już moduły dla systemu Kininiat od firmy CGM czy do systemu MyDR od firmy DocPlanner. I wspominam o tym dlatego, że dzięki przygotowaniu już tych konkretnych modułów, one są predefiniowane już gotowym takim szablonem do uruchomienia w kolejnych placówkach. Pozwala nam to po pierwsze mocno skrócić czas wdrożenia, który jest często kluczowy, oraz no, co najważniejsze, koszty. Te koszty bardzo spadają przy zastosowaniu tych gotowych tak naprawdę rozwiązań. Oczywiście one są nadal dostosowywane pod wytyczne danej placówki, bo tego nie ominiemy. Natomiast dzięki takim szablonom jesteśmy w stanie naprawdę zaproponować atrakcyjne warunki uruchomienia rozwiązań. Dzięki, Maciej. Joanno, to teraz jeszcze do Ciebie pytanie, jak ważne dla Nexus Polska, jak ważny jest pacjent w kontekście dostarczania właśnie rozwiązań IT dla szpitali czy też placówek medycznych? To mi się taka refleksja nasuwa, że jednak są dwa światy, czyli placówki komercyjne trochę inaczej zabiegają o pacjenta, inaczej jest w przypadku szpitali, które świadczą usługi na NFZ. No bo myślę, że to nie jest nic jakby nieprawdziwego, takie stwierdzenie, że jednak szpitale nie muszą jakoś mocno praktycznie zabiegać o pacjenta, ponieważ podaż usług jest ciągle zbyt mała do ilości, do potrzeb i dlatego raczej my jako pacjenci szukamy sposobu, żeby otrzymać kolejne konkretne świadczenie. Dlatego uważam, że te projekty unijne, które były w dotychczasowej perspektywie, one zrobiły bardzo dużo pod kątem tego, że szpitale zbudowały sobie portale pacjenta i rzeczywiście prawie każdy szpital na pewno nasz takie portale posiada, gdzie pacjenci mogą się zarejestrować, właśnie korzystać z e-wyników, z e-rejestracji. Natomiast też musiały troszeczkę podejść do edukacji pacjentów, tak jakoś odważnie i nawzajem pokazać sobie tą odpowiedzialność. Mamy na przykład takie szpitale jak Szpital Kliniczny imienia Karola Jonszera w Poznaniu, w których pacjentów nie trzeba zachęcać zupełnie do korzystania z e-usług, bo tymi pacjentami są dzieci, a więc opiekę nad nimi sprawują zaawansowani cyfrowo rodzice, którzy wręcz się domagają dostępu do dokumentacji i usług drogą cyfrową. Szpital udostępnia wszystkie możliwe usługi, tak naprawdę e-rejestrację, e-wyniki, e-konsultacje czy e-zlecenie i pełną e-dokumentację, czyli prawie każdy dokument, który jest wytworzony w podmiocie, jest automatycznie widoczny dla rodzica na koncie pacjenta. Do tego właśnie, dlatego taką niebagatelną sprawą jest rzeczywiście edukacja pacjentów, bo no nie da się ukryć, takie są dane, że w 2022 roku, tak jak podał NFZ, 17 milionów wizyt zostało niezrealizowanych, takich zarejestrowanych na NFZ. Tak jak i szpital z Łodzi podaje, że 40% umówionych pacjentów nie przychodzi na wizytę. Mnie się to czasami nie mieści w głowie, bo jak nasze centrum, tutaj Wielkopolskie Centrum Onkologii, które no jest też bardzo obleganym szpitalem, jednym z najlepszych centrów onkologii, więc nie wydaje mi się, żeby pacjenci mogli nie przychodzić na wizytę, ale też szpital podejmuje wiele
wysiłku, żeby właśnie pilnować tego, czyli w szpitalu, w którym też prawie 100% dokumentacji jest prowadzone w formie cyfrowej i ma bardzo duże wymagania właśnie wobec dostawców systemów informatycznych, pacjent z systemu eSCULAB dostaje powiadomienie o wizycie co najmniej 2 razy. A jeśli jest to świadczenie takie wysokospecjalistyczne, to często też personel centrum dzwoni do pacjenta, żeby potwierdzić tę wizytę. A pacjent, jak już pacjent przyjdzie, to wpada w jakby taką nową kolejkę, czyli mamy system zarządzania ruchem pacjenta, w którym też automatyzujemy pewne procesy dzięki infokioskom, wyświetlaczom czy automatyzacji pewnej procesów obsługi pacjenta. Od szybkiego potwierdzenia jego tożsamości na kiosku, na infokiosku, dzięki temu, że jest ten kiosk zaopatrzony w czytnik dowodów osobistych, i tych starych, i nowych, poprzez wezwanie pacjenta do odpowiedniego gabinetu, gdzie lekarzowi już otwiera się pełna dokumentacja pacjenta, żeby nie musiał tracić na to czasu, ale nawet łącznie z regulacją tutaj, z automatyzacją otwarcia odpowiednich drzwi pacjentowi, przez to, że mamy integrację z systemem kontroli dostępu właśnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Więc podsumowując, każdy pacjent jest dla nas ważny. Wdrażamy również rozwiązania dla pacjentów z niepełnosprawnościami, czyli odpowiednio dopasowane właśnie infokioski, czy komunikaty głosowe, które są dla tych pacjentów przekazywane, czy integrację z pętlą indukcyjną, która przekazuje komunikat głosowy za pomocą aparatów słuchowych. A więc tych usług dla pacjentów jest bardzo dużo i odpowiedzialność i pacjentów tutaj musi wystąpić, ale też wielkie zaangażowanie szpitali, żeby edukować pacjentów, jak z tych usług mają korzystać. Dzięki, Anna, dzięki za tę moc inspiracji. To jeszcze na koniec mam pytanie, Haniu, do ciebie. Do kiedy można się do nas zgłaszać, jakby podmioty medyczne chcące otrzymać dofinansowanie na e-zdrowie, telemedycynę? Do kiedy powinny przyjść, skonsultować swój projekt z ekspertami w SENS, aby realnie mogły uzyskać to dofinansowanie? Ja powiem krótko, nie wyznaczę czasu, jak najszybciej. Terminy programów krajowych znamy. Nie są to terminy na jutro, ale nie zmienia to faktu, że musimy pamiętać o czasie na optymalizację rozwiązania pod dotację, czy na czasie na uzyskanie zgody z ministerstwa. Terminy programów regionalnych częściowo są już znane, częściowo nie. Także zapraszamy jak najszybciej, abyśmy mogli po prostu skutecznie pomóc się przygotować na tym etapie. Być może zrobimy część pracy teraz i później po prostu będzie ten etap oczekiwania, ale te prace przygotowawcze jak najbardziej możemy robić już. Super, dziękuję, Haniu, za szybką, konkretną odpowiedź. To ja też pokażę Państwu teraz również szybko, jak wygląda współpraca z nami i nawiązywanie. Ci z Państwa, którzy byli w zeszłym tygodniu, już mieli okazję usłyszeć, ale jesteśmy pewnie w trochę innym gronie, więc pozwolę sobie powtórzyć. Punkt pierwszy, czyli nawiązanie pierwszego kontaktu. Tu jesteśmy dzisiaj, poznajemy się, mają Państwo możliwość zobaczyć, kim jesteśmy, jak pracujemy. Zapraszamy Państwa po spotkaniach na bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami, którzy sprawdzą, zbadają potrzeby Państwa pod kątem pozyskania dofinansowania, decyzja o współpracy z nami, podpisanie umowy i w dalszych krokach dostają Państwo od nas dedykowany zespół ekspertów. Pracujemy również oczywiście z naszymi partnerami, co jest kluczowe w takiej współpracy. Następnie przechodzimy do pisania wniosku o dofinansowanie. Jesteśmy z Państwem aż do rozstrzygnięcia konkursu i również możemy zapewnić Państwu obsługę projektu i jego rozliczenie. Kim jesteśmy i jak działamy? No przede wszystkim zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji oraz ich rozliczaniem, również dla placówek medycznych, ale w zmianach, które zachodzą w związku z na przykład wdrożeniem sztucznej inteligencji czy innych rozwiązań, pozyskaniem dofinansowania, ważni są ludzie, dlatego też w ramach SENS mamy Centrum Szkoleń, gdzie podnosimy kompetencje Państwa, kadry medycznej i niemedycznej. Także w tym zakresie mamy dedykowany katalog szkoleń dla Państwa placówek. I Centrum Dostępności, to jest też już kluczowe w kontekście dofinansowań. Będziemy o tym więcej mówić za tydzień na spotkaniu, także też
w tym zakresie wspieramy placówki medyczne i nie tylko. Tutaj nasze partnerstwa, to też jest ważne, że mamy silną współpracę nawiązaną chociażby z partnerami, których dzisiaj gościmy i wspaniałych ekspertów, ale też mogą Państwo czuć się pewnie, że pracujemy z naprawdę dobrymi podmiotami. Tutaj krótka tablica naszych klientów z branży medycznej, którzy już dzisiaj korzystają z naszego wsparcia właśnie przy pozyskaniu dofinansowań. W zeszłym tygodniu też Hania przytaczała 3 duże dofinansowania case study ze szpitali. I teraz przejdziemy do sesji Q&A. Widziałam, że dużo pytań nie ma, więc jeszcze mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć, chociaż jesteśmy trochę poza czasem. Na tablicy zostawiam Państwu kontakt do Marty Stężyckiej, która chętnie skonsultuje z Państwem projekty. I teraz widzę jedno pytanie, Haniu, które jest do Ciebie tak naprawdę. Czy w konkursach regionalnych będą mogły startować jednostki ponadregionalne? Ja już na to pytanie też Pani Katarzynie odpowiedziałam, natomiast ogólnie tylko dodam, że co do zasady mamy tak, że jeżeli jakieś nabory są na poziomie krajowym, to prawdopodobnie w regionalnych te placówki będą wyłączone, więc mamy nabór na poziomie ogólnokrajowym z programu Phoenix dla AOS-ów, czyli dla podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zlokalizowanych przy szpitalach ponadregionalnych, więc ten zakres będzie wyłączony z finansowania regionalnego i co do zasady w ogóle w regionach finansujemy te projekty, które ze swoim oddziaływaniem się w regionie zamykają, natomiast wiemy, że wysokospecjalistyczne szpitale, które na pewno swoim zasięgiem poza region wykraczają, też są w programach regionalnych uwzględniane na przykład w formie takich naborów niekonkurencyjnych, tak? Czyli dedykowanych konkretnie tym podmiotom, bo takie nabory również są. Więc krótko mówiąc, to jest pytanie bardzo ogólne, bardzo zachęcamy tutaj do wypełnienia tej ankiety, którą Magda na początku wrzucała, ponieważ poddany podmiot nam zdecydowanie łatwiej zweryfikować taką możliwość, bo wiemy już też o którym programie regionalnym mówimy i wtedy możemy to dla Państwa sprawdzić. Dzięki Haniu. Ja więcej pytań nie widzę, więc chyba udało nam się wyczerpać temat. Także dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dziękuję również Wam, Haniu, Joanno, Macieju, Tomku za podzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było dla Państwa interesujące i już dziś zapraszam na kolejne 2 spotkania jeszcze organizowane w ramach cyklu Recepta na dotację. Za tydzień w środę o godzinie 10 spotykamy się z ekspertami i ekspertkami i będziemy rozmawiać o dostępności i inkluzywności w Państwa placówkach medycznych. Powiemy też szerzej o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby pozyskać dofinansowanie na ten cel. Uwaga, gościem specjalnym za tydzień będzie dr Eryk Matuszkiewicz, lekarz-toksykolog, wykładowca akademicki, może znany Państwu jako lekarz na szpilkach. Oraz dr Natalia Marciniak-Madejska, ekspertka dostępności i dyrektorka Centrum Dostępności w Sense Consulting oraz oczywiście Hania, która będzie mieć dla Was szczegółowe informacje na temat dofinansowania na wdrożenie dostępności w Państwa placówkach. Przypominam też, żeby aby otrzymać link na spotkanie za tydzień, należy się na nie zarejestrować. Jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili, to ja już wkleiłam Państwu link na czacie bezpośrednio do rejestracji na spotkanie za tydzień. I jeszcze ważna informacja, za 2 tygodnie będziemy rozmawiać dalej o cyfryzacji Państwa placówek medycznych, więc mając na uwagę to, że dziś Państwo z nami byli, to kolejne spotkanie za 2 tygodnie. W tym samym składzie, który Państwo teraz widzą, będziemy mieć dla Państwa jeszcze więcej informacji, rozszerzać tą wiedzę i skupimy się już konkretnie na cyfryzacji Państwa placówek medycznych.
Tak jak tu już i Hania wspominała, ja wcześniej zapraszamy również do umawiania się na bezpłatne konsultacje. Ja Państwu w tej chwili wrzucam na czat też link do kalendarza, do Marty, do której kontakt Państwo widzicie na ekranie. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję moim gościom i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy.